Cześć, siemanko, z tej strony Rogalik, a dzisiaj jak zwykle porcja nowości na sezon drugi Fortnite. Dowiecie się dzisiaj kilku ciekawych sekretów, ale zanim, mam do rozdania dla was 5 karnetów bojowych, oczywiście łapka w górę, komentarz z oceną tego materiału oraz subskrypcja, wyniki są na moim Discordzie, który macie tutaj, a dzisiaj na moim Instagramie z lajkujących ostatniego zdjęcia wylosuję kolejne 1000 V-dolców. Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to będziesz miał szczęście przez cały tydzień szkoły. Warto to zrobić, a my przejdźmy sobie do samego materiału. Zacznijmy sobie od najbardziej smakowitego kąsku, który w dzisiejszym odcinku przyjdzie mi przedstawić, a mianowicie jest to nowa broń. Skąd o tym wiem? Już wam powiem. Kiedy polecicie sobie na nową rafinerię, a w zasadzie do tego budyneczku, który widzicie w tym momencie na ekranie, będziecie mogli zobaczyć plany nowej broni, które wyglądają dokładnie tak. Nowa broń będzie projektowana właśnie przez sługusów, którzy pracują właśnie na naszej rafinerii. Ciekaw jestem, co dla nas szykują. Na samej kartce widzimy plany nowego karabinu, a także nowej broni specjalnej, która to miałaby pojawić się w Fortnite już w nadchodzących update'ach. Broń specjalna prawdopodobnie wygląda nam na broń energetyczną, a wygląda ona tak ze względu na to, że jej część jest już na biurku położona właśnie na stole i jej plany są przyciśnięte jakimś imadłem bądź czymkolwiek by to nazwać. Mamy również jakiś generator, który leży na środku, co może sugerować nam, że będzie to broń energetyczna, o której mówiłem już w sezonie X, że naboje energetyczne pojawiły się w grze. Sama broń może być nawiązaniem do Zapatrona, który pojawił się w grze już bardzo, bardzo dawno temu i został usunięty, bo był zbyt OP. Była to broń, która po prostu one-shotowała naszego przeciwnika, jeżeli trafiliśmy tylko w jakąkolwiek część jego ciała. Natomiast Epic Games prawdopodobnie postanowiło wrócić do tego i sami zobaczcie, że plany takiej broni energetycznej znajdują się właśnie w tym momencie w grze. Dodatkowo na samym biurku pojawiają się również plany innego przedmiotu, który nie do końca jesteśmy w stanie rozczytać. A w koszu plany kolejnego przedmiotu, w zasadzie już nieudane, które jak widzicie nieudolnie próbowałem jakoś rozczytać, natomiast nic nie udało się z tych znaków wyciągnąć. Natomiast ciekaw jestem, co oznacza chiński znak przyciśnięty imadłem przy naszej broni i postanowiłem to sprawdzić. Natomiast wygląda na to, że jest to zwykłe masadło, bo w języku chińskim nic takiego nie istnieje. Dodatkowo, kiedy wejdziemy sobie do pokoju obok, widzimy statuetkę broni, która nigdy nie była w Fortnite. Ciekaw jestem, co ona oznacza. Prawdopodobnie może być to nowy typ broni energetycznych wprowadzonych do Fortnite, tak jak na przykład w Apex Legends, co jest naprawdę bardzo ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o takich broniach, a ja przejdę sobie po prostu dalej. W internecie, jak i na YouTubie, pojawiły się różne przecieki odnośnie helikopterów, które mają pojawić się w Fortnite Battle Royale, co wiemy z trailera sezonu drugiego. Natomiast wiele z nich jest naprawdę fejkami, a w zasadzie wszystkie. Tu, gdzie widzicie poruszający się helikopter, prawdopodobnie jest to po prostu zmiana się w helikopter za pomocą prop handguna, czyli po prostu zmiana w helikopter i po prostu polecenie do samej góry. Jedna rzecz, która jest nam znana na temat helikoptera, to na pewno to, jaki dźwięk będą wydawały jego skrzydła, a to jest w wyciekach i możecie to odsłuchać teraz. Myślę, że za wiele nam to nie daje, natomiast słyszymy, że helikopter nie będzie bardzo szybki. Prawdopodobnie będzie miał on 2000 HP, czyli tyle, ile Brutusy miały na swoim początku i będzie on niesamowicie mocny. Natomiast nie będzie można z niego strzelać, ani robić różnych zwariowanych akcji typu przebijanie budynków, bo wpadnięcie w jakikolwiek budynek skończy się śmiercią całego składu znajdującego się w środku helikoptera, co jest dosyć oczywiste. Prawdopodobnie wybuch będzie zadawał również obrażenia drużynie przeciwnej, natomiast nie będzie się nam to opłacało, więc helikoptery nie będą bardzo OP, a będą ciekawą formą mobility na resztę gry w Fortnite w sezonie drugi. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli czekacie na helikoptery, bo jest to naprawdę ciekawa opcja, a ja przejdę sobie dalej. Trzecią ciekawostką, o jakiej na pewno nie wiedzieliście, to to, że wabiki w trybie areny dają nam macy. Czyli jeżeli rzucicie wabiki na przykład zabudowane w taką kostkę, możecie uzyskać materiały z każdego takiego właśnie wabika. Dzięki czemu możecie zyskać 300 maców lub więcej, jeżeli macie więcej po prostu wabików. 300 maców to coś, co może czasami uratować nam dupę w niektórych sytuacjach i wydaje mi się, że jest to bardzo OP i bardzo zmieni scenę profesjonalną, ze względu na to, że pro player raczej na wabik się nie nabierze, a 300 maców na pewno chciałby zgarnąć. Także dajcie znać w komentarzu, czy wy będziecie tego używać, czy też nie. Kolejny numer w dzisiejszym odcinku to złoty bundle. Jak dobrze wiecie, w Fortnite Battle Royale co sezon wychodzi kilka pakietów skinów, które możemy kupić za stosunkowo małą cenę w porównaniu do tego, co dostajemy. Natomiast w sezonie 12 gracze przewidują, że będzie to oczywiście złoty bundle
Bundle, który dostaniemy Golden Legends Bundle, który dostaniemy zupełnie za 90 zł, 3 skiny, jak zwykle 2 kilofy oraz emotki i pakiety muzyczne. Sami możecie zobaczyć, jak on prawdopodobnie będzie wyglądał. Jest to foto z Reddita, także tutaj macie źródło na ekranie. Jest to foto z Reddita, które najprawdopodobniej może się ziścić. Według mnie bundle wygląda bardzo interesująco i ciekawie, dzięki czemu moglibyśmy urozmaicić trochę złotą erę w Fortnite, bo jest to naprawdę bardzo ciekawy motyw. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, czy złote matsy i złoty bundle pojawi się w Fortnite Battle Royale, czy też może nie. W ostatnim odcinku powiedziałem również, że będziemy mogli dowolnie edytować swojego skina Maja, który to będzie mógł zmieniać się podczas gry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musicie o tym wiedzieć, że Maję, jeżeli raz zatwierdzimy, nie będziemy mogli zmienić danej części ubrania. Więc jeżeli wybierzemy jej włosy, już nigdy nie będziemy mogli zmienić jej włosów, dopasowując inne części charakterystyki. Natomiast gracze bardzo oczekują tego, że Maję przed zatwierdzeniem będziemy mogli wypróbować w grze, na przykład na trybie kreatywnym. Co jest naprawdę ciekawe. Prawdopodobnie Epic Games to doda ze względu na to, że wypowiedziało się na ten temat, że prawdopodobnie zostanie to wprowadzone do gry, więc jest to dosyć ciekawe. Z kolejnych małych ciekawostek i wycieków jest to, że nasz Double Sword, czyli pickaxe, który jest podwójny, będzie miał swoją wersję pojedynczą, czyli będziemy mogli wybrać, czy chcemy używać dwóch mieczy, czy jednego i będzie całkowicie inna animacja. Co jest całkiem ciekawe, a samą animację widzicie na ekranie. Dodatkowo nie wiem, czy wiecie, ale możecie używać beczek do zabijania na przykład przeciwników bądź potworów. Wystarczy, że podniesiecie taką beczkę na naszej rafinerii i rzucicie ją w dane miejsce oraz strzelicie. Dzięki czemu nasza bombka wybuchnie, a my po prostu będziemy mogli łatwo pokonać przeciwników. Co jest oczywiście całkiem fajne i niewielu z was tak naprawdę o tym wie. To by było na tyle na dziś. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie na mojego Instagrama, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć!